Legnicki pośredniak jest zamknięty dla mieszkańców, ale praca wcale nie stoi tam w miejscu. Od 23 marca ograniczyliśmy bezpośredni kontakt z klientami urzędu. Pracujemy bez zmian, czyli od 7 do 15 jesteśmy w urzędzie, odbieramy telefony, maile, również skrzynkę ePUAP, także to jest kontakt, który może klient nawiązać z nami. Pytań od mieszkańców, którzy nie mogą stanąć twarzą w twarz z urzędnikiem, jest sporo. Myli się jednak ten, kto zakłada, że większość dotyczy możliwości znalezienia pracy za pośrednictwem urzędu. Mieszkańców bardziej interesuje bowiem opieka medyczna. Bardzo dużo ludzi się chce zarejestrować ze względu na ubezpieczenie. Bardzo dużo informacji udzielamy, jak to zrobić. Bardzo dużo instruujemy przez telefon, ścieżkę podajemy, jak zrobić rejestrację. I dużo ludzi jest jeszcze takich, którzy nie wiedzą, jaka będzie ich sytuacja na rynku pracy i dopytują się po prostu tak profilaktycznie. Spora część osób pyta o ubezpieczenie z uwagi na trwającą pandemię. Tu należy przypomnieć zapisy ustawy w tej sprawie, która weszła w życie 2 marca. Kwestie diagnostyki oraz ewentualnego lecznictwa są nieodpłatne, czyli nawet jeżeli osoba nie będzie objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, a zachoruje na koronawirusa, nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów. Z uwagi na obowiązujące ograniczenia, urzędnicy zachęcają mieszkańców do korzystania z kontaktu przez internet za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl. Tam można także się zarejestrować najskuteczniej, korzystając z profilu zaufanego. W urzędzie czeka także skrzynka podawcza, która, jak zauważyliśmy, cieszy się sporym zainteresowaniem. Jakie sprawy załatwiają tu mieszkańcy? Ja prowadzę firmę i w związku z epidemią firmę mam zamkniętą już dłuższy czas, no i teraz jest możliwość starania się o dofinansowanie. Wniosek złożyć. Ja bym załatwił to przez internet, tylko po prostu nie jestem na tyle obciaskany w tych sprawach i także po prostu wolę tak już. No. Po prostu trzeba dokumenty złożyć i w związku z tym, jako że mama nie bardzo może wychodzić z domu, ponieważ jest w grupie wysokiego ryzyka, no to ja pomagam i załatwiam sprawy w tej chwili. A dlaczego w tradycyjny sposób, a nie na przykład przez internet? I wydaje mi się, że łatwiej się też skomunikować. Też jest podany numer telefonu, więc można zadzwonić do osób, które są w stanie udzielić wsparcia i dopytać już tutaj bezpośrednio. I ostatnio udało się zdobyć dokument właśnie poprzez wykonanie telefonu. Pani zeszła, podała w odpowiedniej odległości dokument i dołożyłam ten, którego brakowało.